Cześć. Od 2 tygodni szukamy jakiegoś rozwiązania na temat sprawy wyryka, czyli po prostu jakiegoś łóżka, no, gdzie można by było się ewentualnie przespać. I dużo widziałem rozwiązań przeróżnych, przeróżniastych i myślałem nad jednym, ale zrezygnowałem z niego. Czyli takie po prostu łóżko składane na zasadzie takiej, że listewka w listewkę. O tak, o, pokażę na palcach, że jedna wchodzi w drugą. Ale mimo wszystko, takie łóżko musi mieć około, no przy moim wzroście mam tak 1,70 m kilka. Kiedyś miałem 1,76 m, jak byłem młody. No to teraz chyba ze 3 centymetry mi ubyło, albo i lepiej. No ale mimo wszystko, no takie łóżko musiałoby mieć około 1,80 m minimum, tak myślę. No to jest po złożeniu nawet około 90 cm, prawie metr. I tak rozmyślałem nad jakimś innym systemem. Nie bardzo mogłem znaleźć coś, co by mi odpowiadało, ale w końcu znalazłem. Tu wam umieszczę zdjęcia i taki krótki filmik. Chcemy założyć sobie tutaj łóżko po prawej stronie. I to będzie łóżko takie, jak stosowane są na promach. I miałem okazję na takim łóżku spać około, nie około, ponad 3 tygodnie. I powiem, że naprawdę łóżko jest wygodne. Łóżko ma wymiary około 2 metrów długości i ponad 80 cm szerokości. Umieszczone by było dokładnie po tej stronie. Mierzyłem już miarką. Powiększę kadr, żeby było lepiej widać. Słuchajcie, mierzyłem miarką i jeśli bym umieścił je tak do praktycznie prawie do sufitu, to miałbym tu jeszcze ponad 50 cm wolnego miejsca, gdzie mógłbym zastosować jakieś tam szafeczki, jakieś tam mebelki. I na długość wychodziłoby mi dokładnie tak, o, jak jest tutaj ta śrubka, do tego miejsca, gdzie jest ta śruba. Tu zdjąłem już boczek z tej strony. No i od razu taka informacja dla tego hejtera, który mówi: auto widać, że bite z każdej strony. No to tutaj to zapiankowane, to już widzieliście się wcześniej, ile tam było bite. No i tu jest druga strona. Popatrzcie sobie, ile było bite. Tak to wygląda. Może światło inaczej ustawię, żeby było lepiej widać. No i od razu widać, czy jest zardzewiałe. No a tu żadnej rdzy nie widzę. No ale to jest drugie miejsce odkryte, które wam pokazuję i właśnie to jest tak, tak wygląda po biciu, kolejnym biciu, bo z każdej strony było bite. Ale pomijając sprawę tego durnego hejtera, łóżko jak zainstaluję, to będzie tak praktycznie od końca tego słupka do miejsca tutaj, jak jest nad kole tej śruby, bo to będzie około 2 metrów. Tu po lewej stronie planuję zrobić sobie jakąś tam taki regalik aż do samego sufitu. A tu by było to łóżko z taką przerwą, czyli gdzieś, no, o, mniej więcej dotąd. One by było składane w tą stronę. Także co by mi to dało? Raz, że mało by mi zajmowało miejsca, bo słuchajcie, to łóżko po złożeniu ma grubość, znaczy tak zwaną głębokość, o, już się upecałem, od dziegciu, ma głębokość 24 cm. To naprawdę jest minimalna. Tu fakt, tu jest łuk, to by troszeczkę wyszło wyżej, to troszeczkę wyszłoby dalej, ale mimo wszystko 24 cm, to tak patrzałem, nawet gdybym przystawił tu jakąś listwę,
no to maksymalnie 30 parę centymetrów tą przestrzeń po lewej stronie, mojej lewej stronie, by mi powiększyło, to by wychodziło gdzieś mniej więcej o tak do tego tutaj słupeczka, do tego pręta od zagłówka. Mniej więcej tyle by wychodziło, tyle by zajmowało mi miejsca. I łóżko jest naprawdę wygodne. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, sam je testowałem, bo dokładnie na takim łóżku spałem 3 tygodnie i rozkłada się w ten sposób na dół, do góry, pod spodem jeszcze mam ponad pół metra do wykorzystania i nie mamy przestrzeni zagraconej w busie. I teraz tak, miałem piankować tutaj tą stronę. Na razie jej nie będę pianował, czy piankował, planował. Planować to można budżet, tak jak nasz rząd. Nie bardzo z tego wychodzi, co dobrze. Nie bardzo z tego wychodzi. Bo myślę w ten sposób, że przymocuję je w okolicach tamtego słupka prawego, tak jak teraz patrzę. I gdzieś tutaj w tym miejscu. Dokładnie o tak, jak tutaj jest jakieś takie, no nie wiem, wzmocnienie. I będę musiał chyba wspawać, czy tam na jakieś nity zrywalne, nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem, jakąś konstrukcję taką nośną, żeby to łóżko po prostu utrzymało. Te okno z lewej strony planuję wyciąć, po prostu wyciąć te okno i dać je na stronę prawą, a w miejsce tego lewego usuniętego wstawić okno tak zwane suwane, żebym mógł sobie po prostu, no jak będzie za gorąco, ewentualnie odsunąć szybkę. I teraz powiecie w ten sposób: zainstalujesz sobie tutaj łóżko, ale to łóżko będzie przykrywało ci całe okno. No i bardzo dobrze, że będzie przykrywało. W czasie dnia nikt nie będzie mi do środka zaglądał, bo będzie po prostu łóżko widać jedynie. A w nocy, jak to łóżko sobie opuszczę, no to mam elegancko szybę, wgląd na świat, plus to, że zainstaluję tutaj szybę właśnie taką przesuwną. Czyli będę w czasie na przykład upałów letnich, będę mógł sobie otworzyć okienko i poddychać świeżym powietrzem. Pokażę Wam jeszcze coś, takie dwie fajne rzeczy sobie kupiłem. O, tutaj są takie latarki. To nie jest żadna reklama. Nawet nie wiem, nie pamiętam nawet, jak to się nazywa, ile dokładnie kosztowało. Nie są jakieś wielkie pieniądze, ale super latarki. I pierwszą Wam pokażę taką. Kupiłem sobie. O, tak to wygląda. Co mi tam? Słuchajcie, on się rozkłada w ten sposób. O tak, możemy sobie rozłożyć w ten sposób. I dodatkowo jeszcze tu jest obracane. Można nawet, o tak, w ten sposób. I co jest dla mnie bardzo istotne, że to nie jest na baterie, tylko to są na akumulatorki. Włączam sobie pod USB, ładuje i fajnie świeci. Tak świeci. Tu jest jeszcze magnesik. Słuchajcie, teraz zgaszę światło i pokażę, jak to wygląda. O. I słuchajcie, tu jest magnesik. Można go do wszystkich elementów blaszanych przyczepić i można sobie zmieniać kąt nachylenia tego światła. Także to jest taka fajna latareczka. O, puszczę, żeby nie było. I ona naprawdę kosztowała niewiele. Nie pamiętam, ile musiałbym na spojrzeć, ale po samym wyglądzie. O, chociaż może tu piszę. Kurczę, gdzie mam te okulary? Jak to się nazywa? Piszę na latarce work licht. No, licht po angielsku światło. Po niemiecku licht. Z tego co pamiętam. Dobrze, i tu jest druga latareczka, z której jestem naprawdę, z tej to jestem mega zadowolony, bo jest no superacka. Zapalę światło, zaświecę. O, właśnie, bo zaraz będą komentarze typu: zapala to się firanka albo choinka. I słuchajcie, zaraz, żebym to dobrze pokazał, muszę spojrzeć w kadr. Słuchajcie, to jest na takiej gumce, taka typowa czołówka. Ale co fajne, tak samo jest magnes. Możemy sobie przyczepić na magnesie do oczywiście metalowych części. Tu jest ona obrotowa.
i ma dwa źródła światła, czyli tutaj to, co paluchem pokazuje, i te żółte. I zaraz Wam pokażę, jak to świetnie się... I oczywiście jest na akumulatorek. Tu jest, przyłączę te USB. O, i założę teraz na dzbanek. I Wam pokażę, jak to świetnie świeci. I to już nie tyle tam, że do kampera, no to może się przydać naprawdę do wszystkiego. Dobrze, wyłączę światło. O, wyłączę tą lampkę. A gdzie ona ma wyłącznik? Jeszcze wszystko mam nierozpracowane. Czekajcie. Dobra. Aha, bo tu jeszcze tak, bo tak świeci. O, słuchajcie, świeci w ten sposób, ale można jeszcze takie światło punktowe. O, nie tak. Kurne, znowu przeskoczyłem. O, te światełko jest takie minimalne, no. Lepsze jest te raczej, o te, bo tu możemy sobie ukierować tak jak chcemy, jak nam pasuje, sobie przyczepimy, o tutaj na magnesie i możemy sobie tam coś tam działać gdzieś. Dobra, ale wyłączymy i pokażę Wam tą czołówkę. Dobra, jeszcze raz. No, chwila ciemności, czekajcie, dobra, mam. I słuchajcie, tu jest ta czołówka, ja nie wiem jak to będzie wyglądało w telefonie poprzez nagranie, ale daje naprawdę fajne światło, takie punktowe, ale to jest tam PAL 6, ale zobaczcie to. O, jakie to daje światło. I słuchajcie, ja wczoraj nawet przy tej czołówce pracowałem i zobaczcie, jakie to daje światło. No niesamowicie, oświetla niesamowicie. A teraz wyjdę na zewnątrz i pokażę Wam, jak to świeci. Pali się? Dobrze, świeci. No kurde, bo ja się ciągle pilnuję, żeby nie mówić, że się pali, tylko że się świeci. Na zewnątrz. Zobaczymy, jak to wygląda na zewnątrz. Tylko odkręcę telefon ze statywu. Dobra, tu jest klamka. O! I teraz popatrzcie, jak to wygląda. Jakoś tu trzymam telefon. O, widzicie, trzymam telefon przed sobą. I zobaczcie, jak to ładnie oświetla taka maleńka czołówka. Tu pójdziemy do szopki. Od razu Wam pokażę, ile już opału spaliłem. O, popatrzcie. Nawet pół szopki nie zostało. I tu idziemy na podwórko. Zobaczymy, może kreta złapie, jak będzie kopał. Tu mam te kretowiska, ale czekajcie, teraz przełączę na te punktowe światło. O! I zobaczcie, jaki ma zasięg. To jest takie faktycznie punktowe światło. No tego kamera nie odzwierciedli, ale naprawdę no ma zasięg super. Nie wiem, nie pamiętam, ile to kosztowało, bo ja tam dość dużo robię tych zakupów na Allegro i innych tam portalach. Ale to nawet sobie po wyglądzie znajdziecie. Ale moim zdaniem to jest rewelacja. O, i teraz przełączę z powrotem na to światło szerokie. No i zobaczcie. Bez żadnego oświetlenia zewnętrznego. No teraz mam tą czołówkę założoną na głowie. Bez problemu można sobie wszystko robić. Także latareczka jest fajna. Moim zdaniem. Dobra, zaświecimy normalne światło, czyli te moje z tego, jak to się mówi fachowo, softboxu chyba. No i tak po prostu, tak zamierzam sobie zrobić no te łóżko do tego mojego kampera, kamperwana można powiedzieć. I myślę, że to będzie fajna sprawa właśnie, bo będzie przede wszystkim zajmowało mi bardzo mało miejsca. Czyli będzie generalnie wyglądało tak od tam nadkola, 3/4 od nadkola, na wysokości około 50 cm od podłogi. Wykorzystam to na jakieś szafki i prawie pod sufit. I będzie rozkładane w tą stronę. Zamknę, tutaj nie będzie w ogóle okna widać. Cześć, zapraszam na kolejny film.